5 minut 210, odjazd. To Roman zdanie 16.30, jo. Stawił w kartyzach, przejechałem z karty z autobusu do Somonina i teraz jestem w Bonie, bo to jest właśnie cała nasza rozagracja, to jest ta jakby wielsza nitka, która nauczy całą Kaszubę. Ta coroczny przejazd Bonem to jest jakiś taki symbol naszej jednoty, od Queens do Illy. Jedno z najpiękniejszych atrakcji tego zjazdu, bo jechać autobusem albo autem do Chojnic to nie uroczystości, to myśmy dzisiaj tu razem przeszli w tym baniu i to jest najpiękniejsze. U górę grają, tam grają, wszędzie ktoś coś się dzieje. Można iść, łebuć się do każdego, no i ta cała radość z tym autem, w tym baniu. Się zaczęło w 98, na przełomie 98-99 roku i to był czas ogromnych transformacji politycznych, społecznych, gospodarczych w naszym kraju. Jedną z istotnych reform rządu Jerzego Buzka była reforma administracyjna, która w konsekwencji doprowadziła do powołania województwa pomorskiego. W naszym regionie powstało województwo pomorskie, jego stolicą jest Gdańsk, oraz województwo warmińsko-mazurskie ze stolicą w Olsztynie. W skład województwa pomorskiego wchodzą 123 gminy z 15 powiatów ziemskich plus 4 powiaty grodzkie – Gdańsk, Sopot, Gdynia i Słupsk. Pomorskie wzbogaciło się o część powiatów z Elbląskiego – Kwidzyński, Malborski i Nowodworski, z Bydgoskiego – Chojnicki i ze Słupskiego – Bytowski, Człuchowski, Lęborski i Słupski. Województwo pomorskie w kształcie zupełnie nowym obejmowało swoim zasięgiem również powiat chojnicki i dla nas osób bardzo zaangażowanych, emocjonalnie zaangażowanych w tworzenie tego województwa istotne było, że rdzeniem tego województwa były Kaszuby. Nie dla wszystkich rozumiane województwo pomorskie z udziałem z terenami powiatu chojnickiego było przyjmowane z entuzjazmem. Mieliśmy tego świadomość. Pamiętam takie spotkanie na Półwyspie Helskim, któregoś dnia na pytanie, które zadał mi starosta wejherowski Grzegorz Szalewski. No i jak tam w Chojnicach, jak tam w nowym województwie? No rozpoczęliśmy dyskusję na temat nastrojów i inicjatyw, które się właśnie tutaj pojawiały. I pamiętam to takie słynne zawołanie, no południowa granica województwa płonie. No i wtedy w tym takim emocjonalnym dyskursie, który prowadziliśmy właśnie tego wieczoru, Grzegorz wstał i takim donośnym głosem krzyknął, to musimy pojechać do Chojnic i przypieczętować granicę województwa pomorskiego. I to chyba była taka pierwsza myśl, że trzeba coś zrobić, żeby faktycznie rozpocząć działania zmierzające do tego, aby myśleć o zintegrowaniu regionów
w tym kształcie, który został przyjęty przez Sejm. Kwestia granic administracyjnych, takiej decyzji politycznej, jak ta Polska ma być podzielona, ale to szczerze mówiąc niewystarczające, czy można powiedzieć nawet sztuczne. Prawdziwy region jest wtedy, kiedy wszyscy czują się w jednym regionie, w jednym Pomorzu. I chyba takie imprezy trochę pomagają, przypominają, że tworzymy jedną całość. Tym bardziej, że ci Kaszubi z północy nie zawsze mieli taki kontakt z tymi z południa. A teraz są w jednym organizmie, to dobrze, że taką nową tradycję zaczynają tworzyć. Bo tak jak tu słyszę, to jest początek czegoś, co ma być przynajmniej raz w roku robione. Najem łyd bombało to, żeby te ziemie Kaszepsi, jakie są sparwańczone z nygą z Kaszepsi ziemi, nowo przełączone, trzeba są w jednej familii. To było bezpiedligłe reformę samorządowe, żeby region tworzył jedna familia, jedna jewernota, jedna tożsomas. I ja myślę, że to jest taki dobry krok. Dziś ma myślę przy tych parlamentarzystach i marszałku Płażyńskim dobre dlatego, że Kłenice soczeją, że nie są wystawione same. Stąd też wszelkie przygotowania i później oczywiście też zastanawianie się, w jaki sposób tą społeczność zapakować, w cudzysłowie oczywiście, skutecznie przewieźć do Chojnic. I stąd też zrodziła się myśl, że najlepiej, jak to będzie jakiś pociąg, który wystartuje z któregoś miejsca i na tych stacjach będą czekały już poszczególne oddziały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, osób, które ten pociąg będzie mógł zabrać i on dojedzie do miejsca docelowego. Wysypiemy się przysłowiowo na dworcu w Chojnicach i ruszymy gremialnie na rynek podkreślić naszą tożsamość. Do Chojnic dojechał blisko tysiąc ludzi. Witał ich na banowiści starosta chojniczci, kolejarze i orkiestra. Razem wszyscy przemaszerowali przez miasto. Na rynku odbyło się uroczyste przywitanie. Ten pierwszy przyjazd do Chojnic, czy w ogóle przyjazd społeczności kaszubskiej do Chojnic, miał wywołać taki bardzo silny impuls emocjonalny, podkreślający, że tu w Chojnicach zaczyna się województwo pomorskie i Chojnice są nieodłącznym miejscem integralności całej społeczności kaszubskiej. Że to jest takie spotkanie bardzo ważne dla Kaszubów, szczególnie tych Kaszubów, które są bardzo mocno zaangażowane w swoją ziemię, w swoje korzenie. I jadąc do Chojnic, bardzo mogę wymienić między sobą wiele uwag na temat naszego kaszubskiego dziecka, naszej miłej ojczyzny. I myślę, że ta droga pozwoli nam zrobić dobrą robotę. Pokażemy Kaszubę z tej dobrej strony. Pokażemy, że my jesteśmy organizacją, która potrafi się zjednoczyć dla wspólnych spraw. Osobą, która właściwie przygotowała i organizacyjnie prowadziła pierwszą transkasubię, był Bernard Chińca, który w mojej pamięci, myślę, że wszystkich uczestników zjazdu, był taką ikoną, głównym dowodzącym Transkaszubią, który przeszedł już do historii tych zjazdów.
Taci impreza iś nie była. Pyrosetka siebów z nordowych i westrzynnych powiatów wybrało sa banom retro kosterina do Chujnic. Witajta w cugu kaszepści! Andzia, to ty! Posiadamy się trucy! Ciuntk Rize był w Gdyni. Stuntka bo narasiała przez najpiękniejszy dzile kasieb. Po drodze minęła Ziukowe, Somenino, Kwestiżna i Brusę. I powiem, że to jest wyjątkowo bana z tego tytułu, że ja to tak trochę brzydko powiem, że tu na tym peronie czeka na ta bana chmura ludzi, nie? I już patrzę, kiedy on pojedzie, a jeszcze co jest lepsze, te co są tak trochę później obudzili, bo no, przeważnie w czas rano jeździ ma tu, stąd jak tam na północ Kaszubów, to niektórzy, no słyszę, że bana gwizdze, tak oni galopem lecą na ten dworzec, żeby co nie spóźnić. No i wszyscy tu czekają i jak w brusach wsadają, to nie wiadomo, wiecie, dwieże ubic, bo wszędzie stoją pełno ludzi stoi, nie? I są pchają do tych banów. Pierwsze lata to było trochę tacie inne, tacie bardziej jakby służbowe, tacie trochę i adrenalina rosła i tak dalej. Człowiek nie wiedział, jak do tych ludzi zagodać, bo nie wiedział, z kim ma do czynienia. A te następne lata to tak było tak fajne. O, idzie nasz banowi, nareszcie go widzi ma. Fajnie, co smieje. Dajczkę te bile, to mocy już zapłaci ma zaro, bo to taci mówi, fajny klimat w tej banie je. Wszyscy śpiewają, grają, a nasza wnuczka, ta mało teraz ma 6 lat, to ona każdy raz z dziadkiem jedzie i mówi, dziadek, ja jadę na zjazd z Kaszubów, z dziadkiem. No i ona cała droga siedzi przy tym oknie i w to okno patrzy i co nie ruszy z placu w tym banie i siedzi i taka satysfakcja, może ona jedzie banę. Są bardzo zadowoleni z tego, że ten pociąg jeździ. Raz, że raz w roku są przejadowano. Po drugie, właśnie ten klimat w Tybanie. Tam są wszyscy życzą nawzajem. Tam nie ma nikogo obcego. Tu przyjeżdżają ludzie nawet z Ostrowa Wielkopolskiego, żeby to bano przejechać co na zjazd Kaszubów, bo tacie znajomych akurat mama i oni są każdego roku na zjeździe Kaszubów. Czemu mi się chce jechać? No ja już nie pierwszy raz jadę, to je, tu jest mógł auta jechać, ale mnie tu jest weselni, a wiele ledzi można poznać. To jazda, atmosfera, widoki też, śpiewy, tańce. No, żeby więcej śpiewało. I fajny, no fajnie. Można ledzi poznać, można sobie pogadać peżna, można sobie wypić tabaci zarzec. Wystąpić w telewizji. W telewizji. Buje nasza ziemia. Najważniejsze, jak ta bana mu trochę tam 10 minut postoje, to te do wszyscy z tej baną mu chodzą na te perony, grają, tańcują, śpiewają. I tak, żeby dotrzeć na ten zjazd, nie? A drugi raz, jak jedzie ma nazwę, Mobile to już mama, ale banowi chodzi, niech on chodzi, banowi pójdź do nas. Nie? A banowi mówi, ja nie mam czasu, bo banowi mógł nie dojechać z domem, nie? No i też w
Kościerzynie przeważnie tam dosyć stoimy, to tam kapela z Kościerzyny, to żegnamy się miło, oni do końca grają. Do Psieru, jak mu odjedzę, a z Kościerzyną, to oni idą do domu. Prandzi nie, oni do końca grają, bo oni muszą sobie pożegnać. Franz Kaszubia, dlatego że ona właśnie była tym głównym przejazdem przez te najważniejsze tereny kaszubskie. Pociąg, który zatrzymywał się na każdej stacji. To było tak ogromne święto, że ten pociąg nie wykonywał tylko i wyłącznie roli zwykłego środka transportowego, ale był takim miejscem, gdzie w zasadzie już trwał, od pierwszej stacji trwała integracja, trwał zjazd. Pociąg dawał możliwości komunikowania się ludzi, przemieszczania się między sobą. Pamiętam ten kolorowy, tą kolorową rzeszę przeróżnych oddziałów, osób, ludzi, którzy nie widzieli się od lat, którzy cieszyli się z tego, że mogą być razem, że mogą się spotkać, i ci z południa, i ci ze środka, i ci z północy. Mój przejazd to jest pierwszy. Pierwszy był przejazd do Chojnic 20 lat temu, teraz po 20 latach, ale Franz Kaszubią pierwszy z Ledza Matyj z Banina. No baro spłykuj, no mamy czas na płygę dani i to jest baro wyźny, bo musimy sobie te chłowy przygotować do tego, co bądzę w Chojnicach, a myślę, że bądzę baro ciekawie. Pierwszy raz jedziemy pociągiem, także jesteśmy takie zaszczycone i cieszymy się, że możemy jechać właśnie do Chojnic na Światowy Zjazd Kaszubów, ale pociągiem, bo jeździmy na zjazdy, ale nie pociągiem. Mamy nadzieję, że tak. Będzie wesoło, hucznie, po kaszubsku. My najczęściej jeździmy Transkaszubią, ale jeździmy też busem. Busem i wtedy jedziemy też grupą całą. Ale teraz Kaszubią najlepiej. No bo jest wesoło. Muzyczka, śpiewy, tańce. Już tu głosy mamy przećwiczone. Nastawiamy się na śpiewanie i taniec. Ale w ramach pociągu też przemieszczały się osoby między sobą. Śpiewały, opowiadały kawały, zażywały tabakę. No, rzeczy, tam po prostu ten pociąg tętnił życiem. Centralnym miejscem tego pociągu i takim najbardziej prestiżowym, tak, gdzie odbywały się debaty na temat dnia dzisiejszego i przyszłości naszego regionu, tak, tam też powstawały przeróżne inicjatywy, była tak zwana salonka. Siadać proszę, siadać. Siadamy. Od pierwszego wyjazdu zawsze w Transkaszubi jeździły w większości wagony piętrowe, z tego względu, że one są pojemne. Pierwsze wyjazdy to były starymi wagonami BHP, dzisiaj już tych BHP nie ma, ale są piętrowe nowszego typu, to są BDH Puny. I dalej tak cały czas te wagony piętrowe jeżdżą, ponieważ są bardzo pojemne i dużo ludzi się w tych wagonach mieści. Ciągnie ją lokomotywa SU-42 lub lokomotywa SM-42. Piękne przeżycie. Po raz pierwszy to prowadzę. Udało się. Jeszcze powiedzmy na takich starych, ładnych lokomotywkach.
które mają swoją historię. Fajne wagony. Pasażerów też widać sporo. No także taki pociąg jest piękna sprawa, to zawsze zostaje w pamięci. Ja tylko powiedzmy tutaj mam ten zaszczyt, że prowadzę ten pociąg. Dla mnie jest to powiedzmy tylko fajne przeżycie. Niemniej no spotkać się na tej niwie, gdzie ci wszyscy idą na mszę, później się spotykają tam w Lasku Miejskim i tak dalej. To jest fajna również impreza. Transkaszubia może dojechać wszędzie tam, gdzie są czynne tory. A nawet i czasami, gdzie tory są nieczynne, ale tor jest i on jest zdatny do takiej szybkości, który można byłoby tą Transkaszubią przejechać, to też takie przypadki były, że myśmy tą Transkaszubią pojechali. Mogę dać jako przykład, to wjechaliśmy na Helu aż do samej Kogi, czyli prawie pod samą wodę. Ponad 12 wagonów ma przewiózła do Chile kule tasunca kasiebów. Tak rozpoczął się od razu zjazd z poleczności kasiebści pełni do Norda. Bonum przejechali kasiebi z Chujnic, kwestiżne betowa karty z Gdyni i Remi. Relacje z tego wydarzenia były nadawane w telewizyjnej dwójce pod nitpisa Kasiebskie Zabawa Dwójci w Chile. Kasiebi Nordowy, Reby przez pół lądu Chęściwe witają Kasiebów z kraju! Kasiebie, witajcie w Helu. Bóg zapłać za chleb. Chcemy wai przywitać chleba a solą, jak Kazie Styry z Wek. Chcemy wai przywitać w najbardziej młerszym pojawiacie w Polsce, w pływacie płytszym, w miejsce z Młerza, w Chylu. Bracia Kaszubi z północy, Kaszubi z południa, cieszą się, że jesteśmy u was. Jest to dzisiaj wielkie wydarzenie i dlatego na wód tej doniosłej chwili przyjęliśmy tablicę, żeby po wsze czasy tutaj na tym pięknym miejscu została wmurowana. Przekazuję tutaj staroście puckiemu Artowi Jabłońskiemu. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Cześć Boże. Transkaszubia po raz pierwszy zabrała bytowian na zjazd w 2007 roku. Był to pociąg, który pojechał do Lipusza i potem był dalej podłączony do pociągu z Chojnic. Zabiegałem o to, żeby Transkaszubia do nas przyjeżdżała i nas zabierała z Bytowa do innych miast kaszubskich, dlatego że mam świadomość, że to jest taki element zjazdu, po pierwsze nieodłączny, nierozłączny, a po drugie jest to taki element najbardziej atrakcyjny chyba podczas zjazdu, bo Transkaszubia to nie tylko hasło, nie tylko nazwa, ale to również ludzie, którzy w radosnych, wesołych nastrojach wsiadają, jadą, śpiewają, rozmawiają po kaszubsku. Są to ludzie, którzy się nawzajem poznają. My są baro tu bawim, śpiewoma, tańczyma. Jedziemy pierwszy raz, jesteśmy zachwycone, bo w ogóle myśleliśmy, że będzie całkiem inaczej, nie będzie przyjaźnie. Ale znaleźliśmy swoje grono, przyjaciółki, koleżanki i bawimy się świetnie. Wszyscy jesteśmy z okolic Brus i w trójkę chodzimy z dziewczynami do kasiubskiego liceum ogólnokształcącego. Spędka z tak wszyscy kasiebi, które coraz mniej czasu na graniu w karty, bo jest telewizja i programy i kasiebscy i pelści. A dziś szczególny świat, że my zawsze tak spotykamy, jedziemy do naszych kolegów kasiebów.
Ile czas, to kartę zagrać. Baśka to jest toro, kasiabsku gra. Drugą okazję są poigrać. Linia nie jest w dobrym stanie, jest w złym stanie i wymaga, wymaga przebudowy. Ale można, dopuszcza się przejazdy okazjonalne z prędkością do 20 km na godzinę, z tym, że trzeba za każdym razem sprawdzić, czy torowisko jest dobre. Linia kolejowa w Bytowie jest linią specyficzną. Można powiedzieć, że to jest bocznica, dlatego nie corocznie nie jest brana pod uwagę w rozpiskach PKP, PLK, żeby tutaj przyjechała. Musimy to sami organizować i udało nam się zaprosić Transkasubię w 2009 roku na zjazd Kaszubów w Bytowie zarówno z Helu, jak i z Chojnic, czyli przyjechały dwa pociągi. I ze Słepska, i z Chyli, i z Chojnic za pierwszy zjazd był w 1999 roku i z każdego nurta kasiebszy zimie przejechali do Bytowa. I niblus z pomorskiego województwa. To w zasadzie aktywność Kaszubów spowodowała, że województwo ma właśnie taki kształt, jaki ma, bo chodziło o to, żeby Kaszubi byli w jednym województwie. Na zjeździe w 2009 roku do Bytowa z Lipusza przyjechał również trąba. Remusowy trąba, który chciał się spotkać z Remusem w Bytowie. I tak też się stało. W Bytowie na dworcu oczekiwał go Remus z karą, który rozdawał książeczki i łańcuszki, i koraliki, a przy Remusie gromadka dzieci barwnie ubranych. Takie elementy są nierozłączne przy wielu Transkasubiach. Bytowie zrzesia nas, w Bytowie jest meme, w Bytowie. Myślę, że kontynuacja tych zjazdów jest jak najbardziej uzasadniona i wydaje mi się, że jest szansą na podkreślenie z jednej strony konsekwentnie tej tożsamości, tak, kaszubskiej, ale z drugiej strony pokazywania możliwości, jakie niesie ze sobą trwanie przy zachowaniu kultury kaszubskiej, języka, sposobu przede wszystkim życia. Zjazdy mają dzisiaj ogromny walor przede wszystkim promocyjny. Słuchaj, powiedz, jak daleko jesteś? Już jestem na moście Ufry. Aha, czyli powałki minąłeś. Tak, już jestem zaraz u ciebie. Jest to, robimy wiele. Mamy zjazd 21. Jan Długosz powiedział o Chojnicach, że są kluczem i bramą Pomorza, dlatego śmiem twierdzić, że jesteśmy też bramą do Kaszub. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że przyjechaliście do miasta. Cieszymy się, że po raz drugi Kaszubi są w Chojnicach. 21 lat temu byliśmy tutaj po raz pierwszy, jesteśmy po raz drugi. Cieszymy się. Wiele lat są z płetki, swoich znajomych. Później wam niby co w tamtym roku było, co tery. Widzę, jak ci są zmieniwy, czy nie. Bardzo dobrze, super. Nie ma piękniejszego, co może być.
Uwaga, teraz to stacie. Nasze coroczne zjazdy są organizowane na pamiątkę zmian administracyjnych w Polsce, prowadzonych przez rząd Jerzego Buzka w 1989 roku. Dla upamiętnienia ważnego dla nas Kaszubów wydarzenia, że Chojnice znalazły się w województwie pomorskim z inicjatywy świętej pamięci Grzegorza Szaleskiego, Kazimierza Klawitra i paru jeszcze osób, 21 lat temu odbył się tu nasz pierwszy zjazd. Te zmiany spowodowały, że Kaszubki znaleźli się w jednym województwie. Pozwoliło nam to lepiej współpracować, efektywnie działać i prężniej się rozwijać. Widać to świetnie w Chojnicach, jak bardzo zmieniły się w ostatnich 20 latach. Widać to na całych Kaszubach i Pomorzu. Kaszubia to jest też, to jest cyrk, który pomaga się integrować. Ludzie, które się spotykają z Kaszubi, mogą gadać o swoich sprawach, o swoim rzeczu i są integrować. To jest bardzo ważne. Chciał jechać? To jest taki, dla mnie, jo, to jest taki obowiązek, że bec. To jest mój 19 zjazd. Ja sobie nie wyobrażam, żeby to była inna droga, że auta, cuga, kutra do Łebe, do Gdyni kutra. Jo, to jest to. Jak to je Kaszeba, jak to chce, że je Kaszeba, ten na zjeżdżę bec powinien. Jedno. Musi jeździć. Jak długo się imprezy będą odbywały, tak długo Transkaszubia będzie jeździła. Bana, ale lecę, wtedy tu tańcują wszyscy orkiestry, które tu grają. To Transkaszubia. Yeah.